drobna sprawa w sumie w katalogu inwestycji miejskich, ale ważna dla samych dzieci, dla rodziców. Sam jestem rodzicem, to wiem, ile jest strachu czasami o to, czy dziecko bezpiecznie dojdzie do szkoły. W tym wypadku rzeczywiście ulica troszeczkę taka lokalna, a z drugiej strony bardzo szybko jeżdżące autobusy, na to skarżyli się rodzice, skarżyli się też nauczyciele ze szkoły, że idące dzieci często boją się jeździć przez to przejście, więc wspólna akcja, nowe przejście, a za chwilę też również duże inne inwestycje w szkole, czyli choćby rozbudowa szkoły, docieplenie, kilkadziesiąt milionów złotych, które miasto zainwestuje w najbliższych latach, więc mówiąc, zaczynamy od przejścia, od drogi do szkoły, a potem bierzemy się za szkołę. Dzisiaj jesteśmy na oddaniu do użytku nowego, podniesionego przejścia dla pieszych, które znacznie zwiększy bezpieczeństwo właśnie osób korzystających. Już wcześniej otrzymywaliśmy informacje tu od mieszkańców lokalnych o tym, że właśnie tu może dochodzi do niebezpiecznych zachowań kierujących wobec pieszych, tak więc tutaj wspólnie z MZD, z władzami miasta właśnie wnioskowaliśmy o to, żeby takie bezpieczne, podniesione przejście tutaj powstało. No i dzisiaj widoczny znak właśnie tej naszej współpracy na rzecz bezpieczeństwa pieszych, a w szczególności bezpieczeństwa pieszych tu uczniów z pobliskiej szkoły. W ramach projektu został zorganizowany również konkurs w szkole Razem Bezpieczni w pełni świadomi o bezpieczeństwie, no przede wszystkim w ruchu drogowym. Widać, że tu grono pedagogiczne, uczniowie wzięli sobie do serca to zadanie, bo naprawdę powstało wiele prac na wysokim poziomie. Mamy 6 laureatów wyłonionych, 3 z klas 1-3 i 3 z klas 4-8. Ponadto Komenda Miejska Policji w Opolu, Wydział Prewencji otrzymał materiały edukacyjno-szkoleniowe w ramach tego programu, które będą mogli funkcjonariusze wykorzystywać później przy spotkaniach z uczniami, dzieci i młodzieżą.